Pasażerowie podróżujący z przystanku autobusowego Gliwice-Świętojańska nie dojadą do centrum miasta. W związku z trwającymi pracami drogowymi od poniedziałku 18 stycznia został on przeniesiony około 200 metrów wcześniej, obok budynku przy ulicy Toszeckiej 63. Jednak komunikat informujący o utrudnieniach widnieje wyłącznie w miejscu rozkładu jazdy i pojawił się tam 17 stycznia, czyli dzień przed planowanym przeniesieniem przystanku. Nie dziwi więc to, że niektórzy gliwiczanie o utrudnieniach nie wiedzieli, o czym świadczą takie pytania. Przepraszam. Tak? Staje tu autobus? Niestety nie, 200 metrów dalej. Aha, tam. Nie, w tamtą stronę. A, dziękuję. Proszę bardzo. Jednak jak alarmuje jeden z naszych widzów, nawet ci, którzy przeczytali informację, nie wiedzieli, gdzie dokładnie zatrzyma się autobus. Była informacja na rozkładzie, ale nikt nie przeniósł wcześniej słupka i ludzie myśleli, że nic się nie zmieniło. I choć za prace drogowe w tym miejscu odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Miejskich, to obowiązek poinformowania podróżnych o przeniesieniu przystanku spoczywa na Zarządzie Transportu Metropolitalnego. Jak wyjaśnia ZTM, podróżni mogli dowiedzieć się o utrudnieniach ze strony Zarząd Transportu Metropolitalnego Alert na Facebooku, gdzie 14 i 17 stycznia pojawiły się identycznie brzmiące posty. Wpisy zawierały także link do strony ZTM. Jednak żeby znaleźć informacje o gliwickim przystanku, podróżni musieli przewertować komunikaty dotyczące innych śląskich miast. Pociesza jednak myśl, że mimo znikomej informacji z pomocą niezorientowanym podróżnym przychodzą inni gliwiczanie. Wiem, dziękuję. To jednak wyłącznie dobra wola mieszkańców, którzy w porę zauważyli niewielką informację powieszoną w miejscu rozkładu jazdy. Jak informuje ZTM, przystanek Gliwice-Świętojańska ma funkcjonować w nowej lokalizacji do odwołania.